Bardzo miło mi gościć w programie byłego polskiego premiera Leszek Miller, eurodeputowany dzisiaj jest naszym gościem. Kłaniam się panie premierze, uszanowanie. Kłaniam się państwu, witam serdecznie. Wspólnie Donald Tusk i Andrzej Duda, premier i prezydent, polecą do Waszyngtonu, by spotkać się z Joe Bidenem. Wszyscy mówią, wyjątkowa formuła, niezwykły format wizyty. A pan jak odczytuje ten gest Amerykanów? Jeżeli ta wizyta ma związek z rocznicą wejścia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego, to ta ceremonia bardzo adekwatnie przystaje do tej uroczystości. Ale jeżeli to miała być jakaś merytoryczna rozmowa, to nie widzę sensu, żeby tych dwóch panów leciało tam razem. Dlaczego? Dlatego, że to Rada Ministrów realizuje politykę zagraniczną i politykę wewnętrzną, a prezydent tylko współdziała, więc po co tam prezydent? No, ale z prezydentem prezydent powinien się spotykać chyba. Ale prezydent Stanów Zjednoczonych i prezydent Rzeczpospolitej to są dwie zupełnie odmienne funkcje. A jak to wyglądało 25 lat temu? Pamięta pan ten moment wstępowania do NATO? Oczywiście. Oczywiście w Sejmie występowałem wówczas jeszcze przed tym formalnym przyjęciem. W Sejmie w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a również wszyscy szefowie klubów parlamentarnych podpisali specjalny list do amerykańskiego Senatu, prosząc Senat o przyspieszenie prac, dlatego że amerykański Senat, jakoś tak pamiętam, się ociągał. Więc wszyscy, którzy wtedy coś znaczyli w Polsce, robili wiele, aby Polska jak najszybciej została przyjęta do NATO. No i dzisiaj i za miesiąc premier i prezydent polecą do Białego Domu. Zastanawiam się, czy to jest jakaś okazja, skoro będą spędzali być może tyle czasu razem, to jest jakaś okazja do wspólnej rozmowy, jakiegoś pojednania, jakiegoś zbliżenia Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska? Dostrzega pan taką szansę? To jest strata czasu. Żadnego zbliżenia i żadnej kooperacji nie będzie. Pan prezydent niedawno powiedział, że wszystkie ustawy, które są przyjmowane przez Sejm, będą wetowane. Więc o jakiej tu współpracy można mówić? No może zmienił zdanie, potem zorganizował radę gabinetową, bo to już było po tych słowach, więc może jakaś refleksja przyszła. Rada gabinetowa to jest teatr, to jest przedstawienie teatralne. Ona o niczym nie decyduje. Poza tym pan prezydent wybrał takie tematy, które nie leżą w kompetencji prezydenta. Czyli pan tutaj żadnej dobrej woli nie dostrzega, ani takiej szansy na zmianę stanowiska pana prezydenta także? Nie no, polityka to nie jest wymachiwanie fiołkami i stokrotkami, tylko twarde interesy. No, interes pana premiera Tuska i interes pana prezydenta Dudy to są całkowicie dwie różne kwestie, różne sprawy. Ale przyzna pan, że powiem tak, w Warszawie język angielski także jest w cenie, szczególnie ta jego amerykańska wersja. Nie rozumiem, o czym pan mówi. No, o tym, że liczy się głos Amerykanów i spojrzenie amerykańskiej ambasady czy Waszyngtonu na różne sprawy, także nad Wisłą. Chce pan powiedzieć, że ambasada amerykańska kieruje polską polityką? Chcę powiedzieć, że zdarzało się w ostatnich latach, iż Amerykanie, jak sądzę, sugerowali pewne rozwiązania i wpływali na tę sytuację wewnętrzną, tak. Mogli sugerować, ale Polska nie jest stanem Stanów Zjednoczonych, tylko suwerennym państwem i nawet jeżeli coś sugerują, to nie musi to być realizowane. Ale zastanawiam się, czy gdzieś szukając się już tej szansy na jakieś pojednanie, zbliżenie, czy może przynajmniej zakopanie toporu wojennego, czy ze strony Waszyngtonu może popłynąć jakaś taka sugestia, by podano sobie dłoń w sensie dosłownym i symbolicznym. Proszę pana, najpierw dłonie niech podadzą Amerykanie. Przecież walka polityczna w Ameryce, podziały w Ameryce
napięcia polityczne w Ameryce są większe niż w Polsce, więc Ameryka ma nas pouczać, co my mamy robić, skoro ma sama jeszcze większe problemy. Hmm. Czy pan uważa, że te wybory listopadowe w Stanach Zjednoczonych będą ważne nie tylko dla nich? Zawsze wybory w Stanach Zjednoczonych są istotne dla wszystkich pozostałych państw, zwłaszcza sprzymierzonych ze Stanami Zjednoczonymi, a Polska jest sprzymierzona. Tak, ale chyba jeszcze nie było nigdy kandydata, który mówi, jak nie będziecie płacili, to nie będzie obrony i naszego wsparcia. Mało, bo to już Trump powtarzał, mówił o tym wcześniej, ale chyba pierwszy raz zachęcał Putina, że z takimi krajami, które nie będą płaciły swoich rachunków, może robić co chce. No, dobrze pan zauważył, że Trump mówił te kwestie już w poprzedniej kadencji, więc on tylko to powtarza, dodając rzeczywiście, że nie ma zamiaru bronić tych krajów przed Rosjanami, ale przecież my nie wiemy, na ile to jest retoryka wyborcza, która się podoba części Amerykanom, a na ile to jest rzecz, która mogłaby potem się sprawdzić, kiedy on będzie prezydentem. A jak myślimy sobie czasami o tym, co zrobią Amerykanie w tych wyborach w listopadzie i nazywamy to być może tym, że Amerykanie zdecydują o tym, czy na świecie będzie wojna, czy pokój i to zależy od ich głosów w wyborach prezydenckich, to przesadzamy bardzo, czy tylko trochę? Nie tylko Amerykanie będą decydować o tym, czy jest wojna, czy pokój. Są jeszcze inne mocarstwa atomowe i to one będą decydować. Ale nie boi się pan tego, że jak Donald Trump stanie się głównym lokatorem Białego Domu, to natychmiast zachęci to Putina i się okaże, że rozpęta wojnę w Europie? Proszę pana, nie mam na to wpływu, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc mogę tylko przyjąć do wiadomości. Natomiast to, kogo sobie Amerykanie wybiorą, to jest ich suwerenna sprawa, a potem co będzie dalej, trudno mi naprawdę powiedzieć. Jedną rzecz wiem na pewno, że wojna, która szybko by się przerodziła, czy musiałaby się przerodzić w wojnę termojądrową, oznacza koniec naszej cywilizacji. Jak ktoś nie wierzy, to niech zobaczy film Oppenheimer. On zostanie prawdopodobnie, uzyska mnóstwo Oscarów. Tam jest pokazany wybuch atomowy i co to znaczy. Tak, świetne kino, serdecznie państwu polecam. To może w takim razie, skoro my nie mamy na to wpływu, to może my powinniśmy się jakoś zająć, panie premierze, organizacją armii europejskiej, czegoś tu na kontynencie? Oczywiście, przy czym ja to słyszę od wielu lat. Jeszcze kiedy jako premier brałem udział w szczytach Unii Europejskiej, to już wtedy mówiono o konieczności budowania europejskich sił obronnych. No ale zbyt wielu przeciwników było tych rozwiązań i to nie poza Europą, tylko w Europie. Pamiętam dyskusję, no a jaka ma być relacja między tymi siłami zbrojnymi a NATO, jak zapewnić niezbędną koordynację, jakie to są problemy i tak dalej, i tak dalej. Więc przez te 20 parę lat nic się niestety nie zmieniło. Mhm. No to może taki pomysł, który mam wrażenie premier Donald Tusk odświeża i do niego wraca, przecież format znany od lat, Trójkąt Weimarski, ostatnio te spotkania, Berlin-Baryż, może to jest nasz kierunek, jeśli nie Waszyngton? Oczywiście, że tak. Ja jestem bardzo zdegustowany tym, że przez 8 lat ci, którzy rządzili, nie przywiązywali do Trójkąta Weimarskiego należytej wagi. Owszem, dopieszczali jak mogli Grupę Wyszehradzką, ale Grupa Wyszehradzka w porównaniu do Trójkąta Weimarskiego nie znaczy nic. Więc jest teraz szansa, żeby Polska, Francja i Niemcy ściśle współpracowały. I to jest dla Polski bardzo korzystne, więc Trójkąt Weimarski powinien być staraniami Polski odświeżony i nadana mu powinna być nowa dynamika. A czy Polska ma teraz lepszą pracę niż wcześniej, na przykład w Strasburgu, na przykład w Brukseli, szefowa Parlamentu Europejskiego w Warszawie, ale czy tam na korytarzach w Strasburgu na Polskę patrzy się teraz jakoś inaczej, z większą nadzieją, przychylnością?
Oczywiście teraz już ta temperatura upadła, ale zaraz po wyborach, kiedy było wiadomo, że PiS nie... Tutaj w Brukseli, dzisiaj jestem w Brukseli, ale i w Strasburgu, była euforia wręcz. No i teraz jest oczekiwanie powszechne na Donalda Tuska, który jako premier przyjedzie do Strasburga albo do Brukseli i wygłosi przemówienie, które jest udziałem wszystkich premierów. Więc Tusk tu zostanie bardzo miło i entuzjastycznie przyjęty. Mhm. Władysław Kosiniak-Kamysz, panie premierze, był dopytywany, czy Radosław Sikorski, obecny szef dyplomacji, człowiek, który także oczywiście uczestniczył w tych spotkaniach z odpowiednikami z Francji czy Niemiec, miałby szansę na objęcie zupełnie nowego stanowiska w Komisji Europejskiej, gdyby powstało coś takiego jak stanowisko komisarza Unii Europejskiej do spraw obronności. Co pan o tym myśli? Czy to byłby rzeczywiście dobry kandydat? Byłby dobry, ale mnie się wydaje, że takie stanowisko komisarza dla pana Sikorskiego to stanowczo za mało. O! A kim byłby, czy powinien być, czy jakie to mogłoby być stanowisko na, jeśli chodzi o format tej politycznej postaci? Albo sekretarz NATO, sekretarz generalny NATO, albo przewodniczący Komisji Europejskiej. Zdradza takie ambicje Radosław Sikorski? Nie wiem, czy ma, nie rozmawiałem z nim na ten temat, ale myślę, że ma wszelkie kwalifikacje, żeby takie stanowiska objąć. Czyli jeśli tak, to rozumiem, że w tej chwili jest dobrym człowiekiem w tym momencie w Polsce, żeby tę pozycję Polski na świecie w relacjach z partnerami odbudować. Oczywiście, on jest swego rodzaju lodołamaczem, który usuwa te lody i te kry, które zostały zbudowane przez poprzednią ekipę. A to może jakieś ambicje myśli pan kiedyś, nie wiem, prezydenckie w Polsce? No proszę pamiętać, że Sikorski już próbował uzyskać nominację na prezydenta, ale przegrał z Komorowskim. Mm-hmm. No dobrze, trochę do polityki krajowej, jeśli pan, panie premierze, pozwoli, przejdźmy i może wrócimy do tego, bo o Pegasusie znowu się dużo mówi, tym razem w interesującym kontekście, trochę takim wewnętrznym kontekście Prawa i Sprawiedliwości. Oni mogli sami siebie nawzajem, swoich własnych ludzi podsłuchiwać i podglądać. To możliwe? To jest bardzo prawdopodobne. Proszę pamiętać, że PiS składa się z różnych grupek, z różnych koterii. I ci, którzy dysponowali możliwościami decydowania o tym, kogo się podsłuchuje, mogli albo z własnej woli, albo na czyjeś polecenie przeprowadzać tego rodzaju operacje. Jeżeli to by się potwierdziło, no to wyobrażam sobie, że to mógłby być jakiś potężny przyczynek do rozłamu, może końca PiSu. Bardzo możliwe, dlatego że ci, którzy byli podsłuchiwani, a zwłaszcza gdyby to były głośne nazwiska, oni by nie wybaczyli nigdy tym, że byli nielegalnie podsłuchiwani. Na koniec chciałem pana zapytać o taki pomysł resetu konstytucyjnego, który jakiś czas temu podniosła Konfederacja, teraz była z tym pomysłem w Pałacu Prezydenckim. Wielu mówi, że jakieś rozwiązanie tego pata związanego z dualizmem prawnym w Polsce by się przydało. Taki konstytucyjny reset to dobry pomysł i czy w ogóle ma szansę na realizację coś takiego? To, że należałoby znowelizować konstytucję, to nie jest nic zdrożnego. W konstytucji marcowej był taki artykuł, który zakładał, że konstytucja będzie przeglądana co 10 lat i ewentualnie poprawiana co 10 lat. Zatem gdyby w Polsce była możliwość poważnej refleksji nad zawartością konstytucji, to oczywiście należałoby to zrobić, zaczynając od przecięcia pewnego węzła gordyjskiego, mianowicie zlikwidowania dwugłowej egzekutywy. Bo dzisiaj jedną częścią, jedna głowa tej egzekutywy to jest prezydent, a druga głowa to jest premier. Więc trzeba się zdecydować, albo premier, albo prezydent. Ja uważam, że premier z jednoczesną likwidacją bezpośredniego wyboru prezydenta w głosowaniu powszechnym tylko przez Zgromadzenie Narodowe. Leszek Miller, były premier, bardzo dziękuję panie premierze i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.